Tytuł kursu – Organizowanie działalności gospodarczej. Moduł – Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw. Temat – Wybór formy prawnej działalności. Indywidualny przedsiębiorca. Chciałbym założyć działalność gospodarczą. Czy mogłaby mi Pani pomóc? Tak, oczywiście. Czy wypełnił Pan już wniosek? Tak, ale nie wiem, czy wybrana przeze mnie nazwa jest prawidłowa. Przedsiębiorca występuje w obrocie gospodarczym pod firmą, którą jest jego imię i nazwisko. Do nazwy przedsiębiorstwa może dodać również część marketingową i posługiwać się nazwą pełną lub nazwą skróconą. Zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nazwa, którą Pan w tym wypadku użył, jest prawidłowa. A czy mogłaby Pani naświetlić mi w skrócie odpowiedzialność materialną przy prowadzeniu działalności? Zasadniczo majątek przedsiębiorstwa jest majątkiem przedsiębiorcy, ale rozliczanym do celów podatkowych na zasadzie przychodów i kosztów podatkowych. Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem za skutki jej prowadzenia. Odpowiedzialność ta rozciąga się również na współmałżonka i może być ograniczona jedynie ustanowieniem rozdzielności majątkowej. Współmałżonek nie odpowiada za zobowiązania powstałe w wyniku prowadzenia działalności z majątku odrębnego. Nie odpowiada również za zobowiązania powstałe po ustanowieniu rozdzielności. A co z prowadzeniem spraw działalności gospodarczej? Czy mogę powierzyć je żonie, która jest księgową? Prowadzenie spraw działalności gospodarczej należy do przedsiębiorcy. Może on jednakże korzystać z pomocy członków rodziny jako osoby współpracujące i zatrudniać inne osoby lub współpracować z innymi przedsiębiorstwami. Część praw i obowiązków może zostać przekazana osobom trzecim na zasadzie pełnomocnictwa. Na przykład księgowa sporządza dokumentację księgową. Jednakże nie ogranicza to pełnej odpowiedzialności przedsiębiorcy za zobowiązania powstałe w ten sposób. Warto, żeby Pan zapamiętał tę informację. Właściwy wybór formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej jest niezwykle ważny dla każdego przedsiębiorcy. Dokonując takiego wyboru, co należy wziąć pod uwagę? Koszty rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, czas, który jest potrzebny do uruchomienia przedsiębiorstwa, ryzyko działalności, sposób zaangażowania osoby tworzącej firmę, jej zakres funkcjonowania oraz skalę planowanego przedsięwzięcia. Dziękuję serdecznie za poświęcony mi czas. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.